Chodź, Wiśka. Chodź, chodź. No chodź, Wisiurek. No idź do pani. Chodź, Wiśka. Tu, tu. A tam konie jest, stary konie biega za oknem, więc ona tu słyszy. Chodź, chodź. Nie, ja muszę złapać i nie wolić, bo... Chodź, chodź. O tak, dobra. Super. No, nie wytrzyma nawet sekundy. Ja już Diviny nie będę obgadywać, bo... ale szlak mnie trafia, skoro u pani weterynarz ja podnoszę ucho do góry, a pies ma bagno w uszach. Chociaż żartujesz. No. Jak można łóżko nie wyczyścić? No. I to pani weterynarz, tak? Właściciel. O matko boska. Aż mi się wierzyć nie chce. Ani, no. No mała, masz przerąbane. Daję wam 5 minut, zanim wam ucieknie. Ja mówiłam, ale będą 5 minut maksymalnie. No dajmy sobie, bo ona się położyła. No tak, tylko że wiesz, no. Wiesz, Ania, my ją w domu czeszemy na stole. Gośka ją czeszy, ja ją trzymam. No ale to ja mogę, wiesz... Natomiast, ale po 10 minutach to ona po prostu urządza taki cyrk, wiesz, że to... Słuchajcie, to możemy zrobić tak po prostu, że... No i ona będzie naciskać, płakać się. Na 20 minut przyjdziecie i po kolei... Dokładnie, po troszku tak, wyczeszenie. Tak. Bo to się inaczej, wiesz, Ania, nie da. To tylko można, wiesz, zrobić tak mówię, jak ktoś obcy zupełnie, tak jak Karolina, zostawiasz psa, jest związany całkowicie. Oj, baba. Nic nie boli, bo jej włosy... O, ja wiem, że to ją nic nie boli. Ja tak samo się zawsze trzymam przy skórze, jeżeli jest jakiś kołtun, także nie. Ona miała straszną, że jak przyjechała sobie, Boże, to miała rzeczywiście bagno. Ale to faktycznie weterynarz, który doskonale powinien sobie zdawać sprawę. Który powinien zdawać sobie sprawę z tego, wiesz, że... A weź do ręki tą kibelę, tą moją szkodkę. Weź zobacz, bo to kupuję w internecie, słuchaj. Ja pytanie strasznie przepłaciłam, kosztuje chyba 20 zł, także weź sobie zamów po prostu. Fajne jest. No, do Salmy to ta jest w ogóle całkowicie idealna. Tak każdy pies ma trochę inny włos, więc musisz trzeba wypracować jak gdyby swoją technikę, swoją metodę. A mówię tak, Olka przecież zawsze jak czesała, to zawsze czesała tak jak pies leżał, prawda? Leżał, uciekał, prawda, a ona za nim, no. Aż w końcu się nudzi, że tak powiem. Ale faktycznie jakoś przy tobie się trochę nie uwala się. Zobacz, widzisz Wojtek, ona się zupełnie w szance nie uwala. No wiesz, i Herkules, kiedy ludzi kupa, prawda? Oj. No widzisz, ale widzisz jaką ma tą linię? Właśnie tą linię ma tego kołtuna, który się zaczyna. Tak ze 3 cm, jak i właśnie te włosy urosły od tego czesania, od tego oleju. Mm-hmm. Widzisz, to tak się właśnie taka jak gdyby linia, no. Wiesz, ja bym do tego nie dopuściła, żeby ona tak, kochanie, wyglądała, gdyby nie ta moja cholerna noga, no. No wiem jak to jest. Wiesz, po prostu poszła do psiego fryzjera, który... Tak. Całą noc czasem czesała. Przytrzymaj tutaj ją za obruszkę. No to ja mam czesać, czy... Nie sądzę. Tak ci się spodobało? No, dzięki. Już się opadły. Ale Józi się strasznie spodobało. Zobacz. Ale pierwszy raz jej zadzwoniło. Mam tu światło, bo jest Gosia. Tak, ja miałam światło. Ja sprawdzałam, ja telefon słyszałam. Dzwoniło do Gośki, dzwoniło. Ten telefon dzwonił. Ja mam schowany telefon. Tak, ja mam schowany nawet telefon i ten. I czy to do widzenia? No ty, Józia. Zobacz, jak sobie przypadły do gusty.
Widzę. No, pierwszy raz dzwonił telefon. Pierwszy raz, bo ja bym usłyszała. Ja bym usłyszała na pewno. No dobra. Znaczy jedno, co mi się na pewno podoba, to siedzenie na tej kanapie. Na kanapie? A, to każdemu organowi się podoba. Tutaj termin, kiedy masz się na sercu razy. No, jutro. Jak tobie wygodnie, ja się dopasuję. Jutro, ja nie... Poczekaj, ja jutro zaprowadzam Kalinę do przedszkola i mam wolne, no to nie wiem, tam na...